Witam. Pomyślałem sobie, co można zrobić przez ten czas. Na dworze minus 15 stopni, sprawdźmy to. No właściwie minus 15 to my odczuwamy taką temperaturę, natomiast na dworze jest dokładnie, ale zobaczymy nasz cudowny termometr. Tak, po uszach czujemy. Minus 15, minus 25. Właściwie temperatura powietrza, minus 6 wiatr. Mamy jakiś bonus, więc wychodzi bilans na minus 15. Więc przez ten czas możemy spróbować naprawić jakiś materiał, jakąś kurtkę, coś porobić. Oczywiście musimy sobie coś zjeść. I tutaj polecałbym zjeść sobie... ile mam kalorii? 900? No to nie, to jeszcze nie. Jeszcze nie, jeszcze nie będziemy jeść. Jeszcze nie będziemy jeść. Będziemy jeść, poczekamy, zjemy sobie wojskowe żarcie dzisiaj na śniadanie. Tu możemy 5 kg upchać czegoś. Tak, właściwie czy my potrzebujemy tą matę? No, petrol. No raczej tak. Kurde, zaczyna się wichura na dworze. Coś możemy zrobić? Panie, możemy tą pochodnię. Tak. I możemy tutaj właśnie tą pochodnią sobie wilki odstraszać. Tutaj możemy pułapkę mieliśmy sprawdzić. Kurde, minus 15. Tak mnie korci, żeby wyjść. Ale to zły znak. Jak mnie korci, to znaczy, że nie wychodź, bo wieje pizgawica na dworze. Miotanina. Tak, nasz bohater nie skacze tak w ogóle, to wiemy. Wiemy, 4 litry wody, to spokojnie możemy sobie tutaj wodę schować też. Nie potrzebujemy. To jest zbędny bagaż. No. Jeżeli kręcimy się tutaj po okolicy, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy sobie najzwyczajniej w świecie... A, o, mamy siekierkę do naprawy zaraz. Możemy ją naprawić w sumie. Co my potrzebujemy, żeby ją naprawić? 100% zawsze będzie bardziej wydajna. No co to jest? No do tego nie podniosłem. A, tu mamy jakieś ananasy. O, mamy... Tu mamy tutaj coś. Mamy tu materiał. Nie zauważyłem. Nie zauważyłem, nie podniosłem. Wtopiło mi się to w dekoracji po prostu. Co ja potrzebuję, żeby naprawić siekierę? Siekierka. Dobra, 62%. No to nie, to musimy ją naprawić. Action. Potrzebujemy firewood i 2 razy scrap metal. To wszystko mamy w tej szafie. 2 razy scrap metal, więc weźmy sobie 4. Dlatego, że pewnie na 2 razy będziemy 40% siekiery musimy naprawić. Transfer i Fear Firewood. Dobra, to weźmiemy sobie 2. Ok. Przeciążeni. Wszystko na styk. Nie wiem, jak my to robimy. Dobra, siekierka. Action. Repair. Naprawiamy. Aha, simple tool używamy, no spoko. Akurat mamy narzędzie, więc... Teraz zostrzymy. Ha! Wiedziałem. I 13% nam zostało. Repair. I co? Właściwie nie wiem, czy my to wykorzystaliśmy wszystko co było. Zostawiłem 4 i... Dobra, mamy siekierkę. 100%. Yeah! Dobra i... Nie, no to nie wykorzystaliśmy tego. A, dwa w sumie chyba na naprawę to było. I 2, no. Jakoś chyba tak. Dobra. Okej. Okay. Dobra, jesteśmy odciążeni. Jeszcze sobie to schowajmy wszystko. Czyli tak, chowamy sobie... Łom. No czy my potrzebujemy łom? Tak, potrzebujemy, nie potrzebujemy. Ja nie wiem, co tam czeka na nas w lesie, załóżmy. Zapalniczką nam się kończy, kurde. Fire Striker. Dawaj ją. To niedobrze, że nam się kończy. To niedobrze. Fajnie się nią rozpalało, ciach i już. Dobra, to wyrzucamy. Tu mamy 2 clothing. A buty możemy naprawić. O, skórka jest chyba do butów, nie? Tam za 2 chyba, jak weźmiemy, to będzie ok. Dobra, naprawmy te buty jeszcze.
głodni, jesteśmy, nie szkodzi. Odzież, buty, 87%. Coś nam zawsze to da. Nie, mamy dwa, to bierzemy to na plan. Chyba nam się bardziej to opłaca. To potrzebujemy 3 na naprawę znowu. Kurde. Takie mamy po prostu premiumy, więc... A jeansy? O, jeansy są dosyć sfatygowane. Naprawmy. Zobaczymy. Dobra. Naprawmy, zobaczymy. Czy to się uda, czy się nie uda. Udało się. Dobra. Ale udało nam się naprawić tylko... Co, udało się, czy nie? Tego one były zniszczone. No nieważne, troszkę były. Select. Dobra, i pora na żarcie. Na dworzu wichur róż. Nie, na dworze wieje, pizgawica jest totalna. Dobra, my sobie jemy żarcie. Hit. Pyszne żarcie wojskowe. Znaczy, mało waży, dużo kalorii. W sumie nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że to zjadłem, nie? Mogłem te mięso, które się psuje tam w szafie. Te racje żywnościowe no, to są takie, widać, doraźne i szybkie. I tak mogłem zrobić. Ale niestety. Temperatura stopień. W tym domku oczywiście. Wyjdźmy na zewnątrz. Idziemy po sarnę. Na posarnę, tam już pewnie to zamarzło i znowu wyciągniemy 0,6 mięsa. Ile w ogóle wyciągniemy coś? Jakieś flaczki? Nie, masakra. Sarenka tutaj. No ile? Minus 3. No to nie jest tak źle. Plus 8, chwała wiatru. Dobra, to lećmy. Minus 3. Dobra, w górę jest elegancko. Pamiętajmy na wilka, tutaj już zimnie jest, minus 7. Pod to mamy ciepły domek, żeby do niego wrócić. Ta sarenka gdzieś tutaj zaklinowała, nie wiem, czy coś tam zostało z niej. Czy wilk zżarł ją żywcem całą. To zapała nie myta. No kurde. No ta sarna tutaj była. Mordę, że chyba za późno przyszliśmy. Aha, zobaczmy tu naszą pułapkę. Też pewnie tam już zjedzona. Przez wilka. Nie, tu niedobrze idę. Niedobrze, trzeba tu wracać tam. 100% kondycji, więc możemy sobie troszeczkę poskakać, nie? A co? My możemy? Ale zapierdziela. Popys szybki, jak na wrotkach. No ale tu gdzieś tą pułapkę ustawiliśmy, nieszczęsną. No i gówno nam to dało. Dobra, no to co? No, zabieraj, nie? Zabieraj. No, take. To zobaczymy, gdzie biegają te wiewióry. Tam one biegały chyba. Tam sobie damy tą pułapkę. Chyba, że się wilk w nią złapie. To by było ciekawe. Złapać wilka w pułapkę i... I co? I obciąć mu sikierą łeb. No, zszokowało mnie to, że nie mogłem tej sarny zabić po prostu. Tutaj biegają te... Wiewiórki jakieś. No ciekawe, czy coś dałem. Zające to są chyba. Dobra, rozstaw tą. Equip. Gdzie ona jest? Tutaj. Place. Dobra. Czym się coś złapie. O, plus 2 stopnie możemy sobie biegać.
zapchał czy coś. Tutaj się zaczaimy. Sarno, myślałem, że to wilk. Zostawiamy. Tutaj bardziej te wybiórki biegają. No, zające generalnie, czy tam króliki jakieś hodowlane. Hodowlane króliki. Zaczęło się chyba najeść i lecieć gdzieś tam w te tereny takie otwarte. Zabierzemy jakieś żarcie, zabierzemy parę rzeczy. Poprujemy to. Chociaż, kurde, szkoda, bo pułapka. Poprujemy te wszystkie kurtki i na gola pobiegniemy. Nie, bo szybko nam się to... Tutaj. Ten wskaźnik jeszcze by się przydał. Wskaźnik po prostu pomiaru tego, kiedy ta skóra jest, nie wiem, sucha, kiedy ta skóra jest, czy można ją, no nie patrzyłem na piecu, czy można ją jakoś rozwiesić. No może można, może jakieś kołki powinienem tutaj zastosować, technologię jakąś. Może w ten sposób próbować to suszyć, wietrzyć, nie wiem. Co to było? Słyszałem coś. Pięknie, słonecznie, 3 stopnie. Trochę zmęczony jestem po tym bieganiu, jogging. Musisz w tym płakać, co zapala. Co to był? Chyba sarna, jeleń, o. Jeleń łubębie, o. O drzewo gdzieś. O, co tu się wyprawia? A co tu jest? Plecaczek. Pusty. Zwykle. Może upolujemy jakiegoś wilka. Z lasu. O, się zmęczył chłop. No, wilk. Może jakąś sarnę ciachnę tam. Żeby się tam chować. Nadeptaliśmy wącha nasze ślady.
rzeczywiście ten wilk idzie, tym naszym tropem. Może uda mu się tą sarenkę, chociaż może ja o pierwszy pierdzielę. Skubany naszym tropem. To jest z jednej strony, to jest tak, że zazwyczaj jest jedno dojście i w tym momencie wilk nam odcina jakby drogę ucieczki. Chociaż nie, no tutaj gdzieś biegają. Po czym jest taki zwany gapa. To był i nie ma. Dobra, był i jest. Kurde, już to sarna to było, nie? Atakuje sarny. Się schowajmy. Teraz on się zaginął. Co za mana. Super. On biegnie do niej, ona biegnie do niego. A my nie możemy chyba nic z tym zrobić. Świetnie. Może któreś w końcu gdzieś dobiegnie. Dowróć. Biegać. Ale spierdzielił. Sarny możemy tutaj potraktować. Walcie. A wilk się boi. Gdzie? Wilk ucieka przed sarnicą. Co jest? Gire skaleczyłem. Z głupie zabawy. Stanę zjedzony przez wilka. Smart's a bit. Dobra, dobra. Dawaj, doczołgamy się. Dalą, aż się pewnie krwawi. No, jesteśmy w domku, wyleczymy tą girę. W sumie ten odcinek nic nam nie przyniósł. Tylko nie spalmy tego domu. O Jezu. My już jej nie potrzebujemy. Mogę domy spalić?
rzućmy gdzieś tam i mykajmy do domu. Dobra, pierwsza pomoc, tak? Co my tu mamy? First aid. Co to jest? To jakieś tam zniknięcie. Co my tu możemy sobie przeciwbólowy środek. No, no i już. Wyleczona gira, zmęczeni bieganiem, cały dzień biegamy. Nic to nam do tego nie przyniosło. Fresh, cały czas fresh jest. Cały czas fresh. Dobra, rozpalmy sobie. Rozpalmy sobie, żeby tylko nastrój zrobić generalnie. I weźmy tutaj jakieś żarcie. Aha, bo ja tak szasnam żarciem. Nic w sumie nie złożyliśmy nowego. Nic nie złapaliśmy. Żarcie nam się skończy i kurde, będzie problem. Mieliśmy polować. Tak, zapałki, zapalniczka 100%, 92%. Gazetki. Tutaj mamy gazetkę, a tutaj mamy 52% sukcesu. A możemy tu akceleratora użyć. Nie. Spróbujmy. 52%. Jak się uda, to się uda. Jak się nie uda, to się nie uda. Tak, na dworze pewnie bym tak nie próbował. Ale ten wilk dostał jak z procy po prostu. Zobaczył flarę, od razu tu zwrot, ale jak za nim stałem, jakoś nie zareagował, nie skoczył, nic mu to nie przeszkadzało. Był skupiony na tej sarence, która tam utkwiła. Jak miał szczelbę, wiadomo, podchodzę, kabum, proszę. Udało nam się rozpalić piecyk. Dorzućmy do tego piecyka też, jak się tam coś jara. Dajmy na godzinkę. Śniegu nie potrzebujemy. Potrzebujemy się wyspać i potrzebujemy coś zjeść. Jesteśmy głodni. Co my tu mamy z tych racji żywieniowych? No trochę mamy tutaj. No. Jedziemy coś takiego. 700 kalorii. Napijmy się. Idziemy spać. Odcinek, który tak naprawdę nic nie przyniósł. Poza tym, że przeżyjemy po prostu kolejną noc. No ale jest to dobra wiadomość. Na tym ta gra polega generalnie, żeby przeżyć jak najwięcej. Odpocznijmy sobie z... Ale to zaraz, ile tam jest do końca dnia? 6 godzin. O, ja idę spać. Jestem zmęczony, bo biegałem. Jak pierdzielnięty po całym tym. No ale 6 dni już przeżyliśmy. 6. Poczekajmy. 4. 5, 6. A, to są minuty, dobra. 56, no to nawet to leci. Poczekajmy sobie chwileczkę. 57 i będą 7 dni. Tydzień. Pierwszy tydzień. Pierwszy tydzień będzie zaliczony. To najwyższa pora zmienić place'a. Chociaż ja bym wolał 7 dni. 7 day to die. Ja bym wolał zrobić coś takiego, że zmienię sobie oczywiście tą moją, powiedzmy, że kryjówkę, czy jak to tam nazwać, ale ja muszę mieć przynajmniej zrobiony łuk. Będę miał łuk zrobiony i jakieś tam, mam akurat te maple sampling, sample, one sobie gdzieś tam, tylko jestem przekonany, że po 7 dniach można je użyć. Możemy też zrobić sobie jakieś te chociaż arrow shaft. A jak się wykonuje arrow shaft? Arrow head, arrow shaft. A, potrzebujemy jakieś znowu sadzonki z brzozy. Dwie strzały, mam nadzieję, że je można wyciągać i zrobimy dwie na krzyż strzały i tyle. 10 godzin, wstaniemy w środku nocy. To nie idziemy spać, co? Nie idziemy. Jesteśmy zmęczeni, ale do końca dnia jeszcze coś trzeba zrobić. Trzeba zaszyć coś albo chociaż tego drewna narąbać, o właśnie. Po co? No nie wiem po co, żeby było narąbane. Jeszcze zróbmy to.
samolocie. Okej, tu jest cieplej. Nie zmarzliśmy aż tak bardzo. 2 godziny. Czekamy chyba, że jakiś wir. Wow. Dobra, 2 godziny, super. Zabieramy to drewno. Jeszcze się pali. Niemożliwe. Zabieramy to drewno, chowamy tutaj do tutaj mam drewno. W razie czego. I już. Możemy. Dobra. Szafa pełna, że tak powiem. No to będziemy musieli zmienić miejscówkę. Na dziś już w takim razie kończymy. Weźmy sobie jeszcze jakiegoś tam mięska. Kończy nam się powoli wilk. Wydaje mi się, że to nie jest dobra wiadomość, dlatego że nie przeżyjemy, jeżeli nie będziemy szukać jedzenia, to może być ciężko, nie, za jakiś czas. Najpierw ryby, później, albo pójdziemy tam z powrotem do tego domu i będziemy tam wychodzić i będziemy łowić te ryby, a w międzyczasie kombinować, żeby nam to wszystko powysychało i żebyśmy mogli zrobić jakiś łuk. Trzeba znaleźć jeszcze te brzozy, żeby zrobić te strzały, no bo to też jakoś wypada, tam chyba trzeba jakiś zrobić ten pojemnik, kołczan na strzały. No i tyle. Dobra, idziemy spać. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. My sobie teraz pozwolimy na 10 godzin snu. A co? Stać nas, nie? Dobra, na razie. Trzymajcie się. Cześć.